No dobra, to co? Postanawiamy dzisiaj zmienić robotę, nie? W końcu wynieść się z tej głupiej, nudnej roboty. Kurde, zmywając podłogi. Pacha jest ambitnym człowiekiem, on chce robić coś bardziej rozwojowego. Więc mam nadzieję, że w efekcie uda się nam dość szybko do tego Metal Shop Worku dobić. Ale do tego potrzebna jest, jak dobrze pamiętacie, 70 intelektu. Zatem jak tylko dowiemy się, kto tutaj interesujący ma przeszukanie celi, to lecimy od razu do biblioteki. Kleofas and Stefan, więc nara! Tu nasz składzik pięknie czeka. Dobra, no to ćwiczmy tę inteligencję, proszę bardzo. Jak najszybciej się da, żeby jeszcze może zdążyć na obiad. Chyba najpierw jest śniadanie jednak, nie? Aha, no jasne, oczywiście. Musiał tu przyleść, tak? No musiał tu przyleść. Nie mógł się kurde zająć sobą. Co za typ. Okej, jest śniadanie. Podaje mi brzmi, czy ja potrzebowałem robić dystrakcję na śniadaniu. Zaraz zobaczymy. O kurde, dla Szczepana. Fuck. Muszę zrezygnować z tych, kurcze, głupich dystrakcji. Ponieważ one mi są kompletnie na rękę, szczególnie, że ja chcę jeszcze sobie zjeść coś, więc może trzeba iść, biec. Dobra, to może wyliczyłem dobrze. Żeby iść coś zjeść teraz jeszcze, żeby sobie zrzucić to zmęczenie, które czytaniem mi się narodziło. Dobra, jemy, jemy, jemy i to jeszcze trzeba zrobić rozpierduchę. Aha, tylko mam sok maize. No tak, oczywiście, poprzedniego dnia wziąłem sobie, bo stwierdziłem. Dobra, wiecie co, chromole, pierdziele jakieś tam. Shakedowny. W dupie to mam! Oficer tajniak. Nie, tak w ogóle to nie. Okej, już się leją. Chromole. Nie chcę robić żadnej rozpierduchy tutaj. No, tu musiałem coś kupić od niego, no proszę bardzo. Dobrze. Jakiś jeszcze deal masz ciekawszy, Stefan? Stefan, jaki masz deal? Nie chcesz się kliknąć? O. Obić Liptona, dobra. Obić Liptona, dobra. Skończyło się babki sranie janitorial work. Janitorial? Zawsze było janitorial? Wydawało mi się, że powinno być janitor work, ale okej. 60 intelektu. Wiecie co? Dobra, zmyję. Dobra, zmyję, ale mógłbym tak naprawdę poświęcić czas na zwiększenie inteligencji. Na poziom 70 i wtedy polowanie na Metal Shop Work. Wtedy już żadna robota nie byłaby dla mnie obca. No dobra. Okej, tu już się szybko, kurde, wyczyściło. A, jeszcze jedna plama. Ile syfu, żygacie, sracie, co wy jeszcze robicie na tę podłogę? Ja się jeszcze tym muszę zajmować, no. To godzi w moją godność! Koniec z tym! Dobra, przynajmniej 20 dolców poszło. Inteligencja, intelegencja, panie, intelegencja. Jedziemy, czytamy książeczki pięknie. Tak. Okej, teraz mamy chwilę, to powiem wam taką ciekawostkę. Wysłałem do twórców screena, tego, którego wam, o którym wam opowiem, znaczy tego, którego robiłem w poprzednim odcinku, jak pamiętacie. I co? I twórca sam odpisał mi, że o, fajnie, tylko że i tak jeszcze ten fake, co to było? Ten sztuczne ogrodzenie nie działa. Czyli teoretycznie to jest coś, co jest wrzucone w grę, ale jest tylko i wyłącznie zaimplementowany taki placeholder, tak? Czyli to nie ma racji bytu i nawet jakbym zrobił, kurczę, ten przedmiot, to i tak on by nie sprawdzał się w praktyce. Więc zajebiście, naprawdę mega. Podoba mi się to, że mam przedmiot, którego nie mogę użyć, ponieważ on jeszcze nie jest skończony. To po co go do cholery wrzucacie? Po co wrzucać nieskończony content? To nie jest fajne. Dobra, w każdym razie, mam odpowiednią ilość inteligencji na dowolną robotę. Tylko teraz... Tylko teraz pytanie brzmi... Czy ktoś się z tej roboty wypierdzieli? Teraz się na pewno nikt nie wypierdzielił. Kto pracuje w Metal Shopie? Właśnie. To jest pytanie, czy ja zdążę w ogóle to sprawdzić? Idiota! Po co mam to sprawdzić, skoro miałem na tej liście i nie zapamiętałem? Midday roll call, akurat jestem na miejscu. Czy ktoś porzucił pracę? No, szanowni państwo, wreszcie jakieś szczęście. Szczęście dopisuje pasze. Pacha. Tak jest. Proszę bardzo. Akurat było puste miejsce. I teraz mamy najlepszą robotę w grze. I mamy dostęp do metalowych płytek. Ach, a ten co tyłem stoi? Ej, nie stój do mnie tyłem, jak do ciebie mówię.
Chłopie, to niekulturalne jest. Jesteś w więzieniu, w miejscu, gdzie są sami kulturalni ludzie. Dobra. Chcesz dostać świeczkę od dziary. Dobra, biorę już tę robotę. Niech się leją rudy. O nie. Od razu mówię nie na rollcole. Dosyć tego. Japa. Evening rollcall. Nie. Mówię nie rollcolom. Chyba, czy ja kurde po rusku gadam. Dobra. Oczywiście nie sprawdziłem, kto miał ten... Kto miał przeszukanie celi, ponieważ mnie to nie obchodzi. Jestem tylko mega zmęczony. Mam nadzieję, że zaraz będzie obiad. Nie, free work. Free time. Dobra. Dobrze. Hurry up, paha, fuck you, bitch. Mogę się pozbyć mopa. Teraz zastanówmy się, co my tu w ogóle mamy. Mamy file, mamy duct tape. Możemy z tego zrobić przecież... Okej, tylko idźcie sobie stąd. Tak, możemy zrobić z tego, i od razu to zrobię, mieć już podstawę, jeśli chodzi o katersy. Właśnie, żeby przeciąć ogrodzenie. Tylko kurczę, nie działają te sztuczne ogrodzenia. No w mordę, no dlaczego nie działają, no? Weźmy sobie frowel, żeby tu zrobić jakiś porządeczek. Mamy dwa timbery. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Aha, okej, tu jest wentylacja. I tu byśmy weszli na dach. Tylko potrzebujemy pomarańczowego klucza, jeżeli byśmy chcieli na dach wejść. Tak, tylko czy chcemy wchodzić na dach? Chyba nie, chyba że tam są skrzynki o właśnie, skrzynki są. Może byśmy jakąś skrzynkę dorwali, a do tego jest potrzebny pomarańczowy klucz, prawda? Żeby tu gdzieś, tu jest skrzynka, czy tu jest skrzynka, nie pamiętam. I gdzieś ona na pewno jest. Na pewno gdzieś jest, dobra. Powiem wam tak, zaczniemy szukać coś, może w szafkach ciekawego znajdziemy. Karty, weźmiemy, bo kart nie mam. O, jest jakiś deal. O nie. Znaczy, to breakfast, to jest lepiej. Ale nie, nie biorę już teraz. Distractów! Oho. Oczywiście. Medkit wezmę. O, co te frety, ty. Ty Fredzie, ty, idź mi stąd. Przepadł? Spięty? Idź się normalnie wyluzuj. No, tak lepiej. Dobra, mamy takie jeszcze tutaj zabaweczki. Dobrze. Mop mi nie jest potrzebny. Spadaj, mopie. Dobra. Bed dummy chcę zrobić teraz. Chcę zrobić bed dummy, dlatego mi jest potrzebna kołdra i dwie poduszki. Więc jeszcze jedna poduszka. Od okazji sprawdzimy, co Kleofas ma w szafce. Jar of ink i bateria. No, nic specjalnego. Tererere, knebelku, czego mi tutaj patrzysz? Dinner jest jak na... Uuu, sheet of metal. Tylko kurde, dobra, i tak będę... Dobra, wezmę. Okej. Okay. Szybko zrobimy bed dummy. Jeps, pięknie, mamy teraz już cheata na łóżko, że tak to nazwę. Dobra. Oczywiście zawsze poster będę kładł. Dobra, wydaje mi się, że jednak lepiej by było mieć bed dummy tu blisko. Dobra, ale muszę iść na, kurde, obiad. Fuck, obiad, bo ja chcę sobie zrzucić zmęczenie, no. Fuck, mogę się spóźnić trochę. Ach, po co mi to prześcieradło? O Jezus, ma 20 minut na jedzenie? To nie jest dużo. Jestem, nie pitolić. Dobra, jedź, jedź. Och, dobra, przynajmniej trochę zdążyłem jeszcze objeść się. Przynajmniej zdążę. Teraz pójdziemy siłować, tak? Bardzo dobrze. Pójdziemy sobie siłować. No to go! Będę pierwszy! Ha, 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 ha! Fuck you, bitches! To jest. I pierwsze jest moje. O, tu proszę, odwrócony jest, żeby było śmieszniej. O, to ciekawe. Odwróciła się animacja ikonek. To coś niespotykanego. Ciekawe, czy to bug, czy to tak miało być? Dziwne. No nic, w każdym razie Pacha tutaj mimo swojego wieku napierdziela równiutko, jeśli chodzi o siłę. Fajnie by też było, gdyby twórcy na przykład wybierając postać, jak będziemy wybierać postać, na przykład każda z tych postaci miała jakieś na przykład swoje feature'y albo specjalne zdolności, na przykład jedna szybciej chodzi, a druga na przykład szybciej podnosi sztangę, ma więcej jakby powera w łapach albo coś w tym stylu. Byłoby fajne. Mam nadzieję, że o czymś takim pomyślą twórcy. 31 HP. Nie jest źle. Ale to wciąż nie jest 50. No właśnie, to co musimy zrobić sobie, to mamy już bed dummy. Oczywiście muszę zacząć polować na te rzeczy do tego dziwnego sprzętu, który pozwoli nam uciec przez mur. Oficer szczupak, nie. Ale jeszcze trzeba zrobić sobie, kurczę... Jakie not now? Ja chcę z tobą gadać. Okej, wezmę, bo to bicie mordy chyba. Nie masz czasu na czat? Fuck you, bitch. Ja chcę z tobą pogadać, więc jak ja chcę z tobą gadać, to ze mną po prostu rozmawiasz, tak?
Stefan. Masz length of rope i masz crowbar, tylko chyba mnie nie za bardzo lubisz. No właśnie, opinia 30, więc nie będę od ciebie kupował, bo wszystko drożyzna. To jeszcze tu jakiś deal? Okej, tu nie. Kurde, oni wszyscy tak ze sobą chodzą równo. Nie, evening roll call, nie. Kabel, czy ty masz... Okej, co ty tu masz ciekawego? Step ladder do wchodzenia na syfy. Okej, dobra, czyli przede wszystkim trzeba zrobić sobie ten cały hak dziwny z liną, żeby się przerzucić przez mur. To jest raz, a drugie... To będzie, szanowni państwo... Lepszy strój. A żeby mieć lepszy strój, no to musimy poszukać trochę w szafkach. Jezus, ale się tam piorą. To nie było zbyt mądre wejść, gdzie się... Okej, dobra, japa. Glass shard ma, no proszę, ale mamy już glass shank, nie? Mamy, więc nie musimy tego brać, ale mamy również młotek, możemy mu zajumać. Inmate outfit. Wezmę to dlatego, że niedługo się może przydać. Więc okej, tu niech się piorą. O Jezu, 8-4, to ten koleś ma niezłą broń ze sobą. Szczepan. Co ty masz? Miotłę? Nie chcę twojej miotły, chłopie, ogarnij się. Unoccupied desk. Okej, desk to jest cela, w której nie ma po prostu nikogo w środku. To jest ciekawe, ale szafka jest. I przedmioty się zmieniają. O, znowu unoccupied. Aj, to parę jest takich miejsc, gdzie jeszcze nie ma w ogóle... Nie wiem, czy mam klej. W ogóle nie ma więźnia. Okej, tu mamy prisoner stash. Sheet of metal. Ale mamy już ten... O, book, książka, bardzo dobrze. Ale sheet of metal mamy, czyli moglibyśmy mieć... Duct tape jest mi potrzebny, żeby mieć lepszy ten... Lepszy ciuch! Więc pytanie, czy gdzieś znajdziemy duct tape, czy będziemy musieli kupować? Spatula. Znowu spatula, która nie wiem co robi. Bonifacy, co ty masz w szafce? Brudne ciuchy. Co tam masz? Jonasz snitching, perhaps... Dobra, obić mordę Jonaszowi. Jezus Maria, na pewno nałapałem tych questów teraz mnóstwo. A nie zacząłem jeszcze wykonywać żadnych, nie? Zobaczmy. Dobra. Paperclip for cable. Też nie znalazłem, dobra. Muszę obić mordę Liptona. Candle od Dziary. Bar of chocolate from Jonasz. Okej, beat up Jonasz for kurczak. Masakra, ale te imiona wymyśliłem. Tragedia! Dobra. Dziara i Jonasz, gdzie są wasze szafki? Może trafię przy okazji. Kabel. Talcum powder. Nie wiem, czy mam, więc wezmę. Move away, pacha. Dobra, no już, już się nie pluj. Łopie, garnij się trochę. Kabel. Co ty masz w szafce ciekawego? Nic. O, aha, myślałem, że glass shank. To jest znowu błąd, ponieważ to, co jest z tyłu, nachodzi na to, co jest z przodu. Okej, knaga, trochę ryzykuję, bo mnie ten pewnie zauważy koleś. Ale crafting note znalazłem, więc zajebiście. Dobra, okej. O, jest sklep, Stefan. O nie, to jest ten, który mnie nie lubi. Dobra, nic od ciebie nie kupuję, Stefan. Wentyl. A ty masz co? Masz timber. Masz timber. Czy ja potrzebuję trzecie drewno? Chwilowo nie potrzebuję drewna, więc chyba nie będę brał. Sheet of metal mam, file mam tylko jeden. Potrzebne mi są duct tape'y, kurza melodia. Jest najbardziej pożądany przedmiot tej gry. Duct tape. On jest w tylu ważnych produkcjach potrzebny. No, miałem talcum powder i klej, ale kleju nie miałem. Dobra, to klej se schowam, to też se schowam. Okej, nie mam już miejsca. Mam też crafting note. Knuckle duster. Dobra, to akurat wiedzieliśmy. Duct tape i razor blade. Oczywiście, że duct tape. Dobra. Mamy całą zawaloną tutaj. Dobra, to mi nie jest potrzebne. Toothpaste jestem łatwo w stanie zdobyć. Czekoladki się przydadzą do regeneracji energii, więc je nie będę jakby... Nie będę ich się pozbywał. Mam dwie baterie, z których nic zrobić nie mogę konkretnego. Też mogę zrobić candle. Ale po co mi świeczka? Ale zrobię burdel, proszę bardzo. Dobra, zobaczmy. Może zacznijmy komuś obijać mordy, żeby było śmieszniej. A! Nie mogę sobie zrobić ciucha, bo nie mam oczywiście... Tego. Czego nie mam? Kurde? Schowam sobie to tutaj. Nie mam... Plastra. Nie mam plastra! Sock maze, dobra, siła 60. To powinno dać radę. Tylko komu mam obić mordę? Zobaczymy. Ale chcę zobaczyć najpierw... tak. Czy Dziara albo Jonasz nie mają tych rzeczy w swoich szafkach? Dziara, okej, dziara. Czy ty nie masz w szafce czegoś, co jest mi potrzebne? Jest! Dobra. Shit, wyjdę, bo tam widziałem pilnik. A oczywiście
Pilnikiem nie pogardzę, mimo że już jeden mam. Biorę pilnik. Okej. Dobra, i jeszcze raz chowamy tutaj rzeczy. Pyk. Proszę bardzo, jak sprawnie. Evening Freetime się kończy, o, dzień się też skończył. Lipton, dobra, Lipton ma tutaj jakiś ten... Może coś kupić można od niego ciekawego. Średnio. Nikomu nie ubiliśmy jeszcze mordy, ale zaczniemy to robić jutro. Japa. Oficer Beton. Nie. No proszę, koleś od Jobsów uciekł. Lipton, już sprawdziliśmy jego sklep, więc był shit. Nie za bardzo było co kupić. Kleofas. Japa musi dostać w japę. To łatwo będzie to znaleźć. Będę musiał sobie za chwilę spisać ładnie. O, koleś, chodzisz bez ciuchów. Jak mi przykro. Ciekawe, kto ci je zabrał. Będzie trzeba zorganizować sobie... Nie wiem, oczywiście, kto. Trzeba będzie sobie zorganizować, co? Na kartce wszystkie imiona, żeby sobie wszystkich zacząć obijać. Dobra, w każdym razie. Crowbar. Potrzebne mi są przynajmniej dwa. Muszę zacząć zbierać te bardziej przydatne przedmioty. I chyba teraz już wreszcie kupię. Mimo, że Rudy mi jakoś super nie lubi, ale jest neutralny, więc 50. Wezmę od niego pierwszy łom. Potrzebuję jeszcze jeden. Jeszcze jednego. Odmieniając to poprawnie. Więc kupię, mimo że jest drogi. Dobra, oczywiście muszą się lać. Ja sobie już z tego rollcola idę. Żeby wykorzystać moment i schować tutaj łom. What? 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 Co się przed chwilą stało? Pomijając fakt, że nie zdążyłem postawić postera... Jezu, oni tam wchodzą! Chyba za blisko drzwi położyłem przedmiot. Ale wam jedno. No nic bardziej irytującego nie mogło mi się przytrafić w dniu, kiedy zmieniłem robotę, mam zajebistą robotę, bo mi się przyfarciło, to oczywiście kurza jego w dupę rypana mać. Musiało mi się coś nie przyfarcić na koniec. Fuck. 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 Pytanie moje brzmi. Czy ja powinienem to pierdzielić? Powiedzcie, czy ja powinienem chrzanić to i grać dalej? Żal mi jest po prostu. Nie dość, że straciłem wszystkie przedmioty. Oprócz tych, które miałem w szafce legalnych. Straciłem trochę kasy, albo nie straciłem w sumie. Wydałem. Ale straciłem cały mój dorobek. I dziurę w ścianie. Fuck. 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 Dobra, postanowiłem. Nie mam zamiaru grać dalej, mając tak duże straty, ponieważ spędzę kolejnych parę dni, żeby znowu tutaj to wszystko zregenerować. A robota ni zając nie ucieknie, tylko będę musiał jeszcze raz nabić inteligencję i te wszystkie inne bajery i w ogóle wszystko szlak trafił, a progres był tak dobry! Chrzanie to! Ładuję od początku. Trudno. Fuck! Och, moje kochane... przedmiociki. Nie mogę stawiać przedmiotu już na dwie kratki od drzwi, bo wydaje mi się, że to tego strażnika tutaj przyciągnęło. W dupsku. Jak on idzie tu, raz, dwa, trzy, cztery widzi, to chyba kurde się zaczyna pluć wtedy. Dobra, i oczywiście dalej jestem janitorem, nie? Wentylionosz. Jestem janitorem. W mordę, no! Dobra. Oczywiście nie mam zamiaru wam pokazywać tego dnia od początku, więc pozwolicie, że postaram się jak najbardziej przejść ten dzień jeszcze raz i odzwierciedlić moje postępy, także... Spotkamy się wieczorem i wytłumaczę wam, co w tym dniu się stanęło i jak daleko będzie to odbiegać od moich osiągnięć z przed save'a, także... Pa! No dobrze, szanowni państwo. Właśnie kończy się Evening Roll Call. Zaczynamy, że tak powiem, kończymy dzień piąty. Udało mi się mniej więcej przywrócić stan sprzed zwalenia fejla epickiego. Czyli mam teraz tak, siłę 65 i intelekt 76. Odzyskałem robotę, jak widzicie jestem w Metal Shopie, więc na szczęście miałem dalej to samo szczęście, że po...
po czasie pracy ten, kto był, kurczę, w tym metal shopie, stracił tę robotę, bo pewnie nie umiał jej wykonywać porządnie. A przynajmniej nie tak jak szanowny pan Pacha, będzie robił to po prostu pięknie, cudownie i powabnie. Kasy, jak widzicie, nie mam prawie w ogóle, ponieważ wykosztowałem się na crowbarze. Czyli na łomie, którego tutaj widzicie. Jest łom, jest bed dummy z powrotem. Udało mi się znaleźć roll of duct tape, tak? I flimsy cutter oczywiście sobie zrobiłem. Glass shank, timber, file, to wszystko to, co było tutaj jest. Tutaj będziemy mogli zrobić, prawda, uchwyt z tych dwóch rzeczy, jak dobrze pamiętacie, więc uchwyt się przyda. Chylwo, nie chcę tutaj wchodzić, ponieważ już jest noc i lepiej, żeby ten dzień się zapisał, prawda? Broń mam tutaj chyba w półce, więc od razu ją założę sobie, wezmę do ręki. Żeby nie było. Tutaj sobie pozbierałem sobie jakieś takie rzeczy typu znowu inmate outfit, tak, bo będzie mi potrzebny, jakąś skarpetę, klej i jeszcze jedną trzecią czekoladę, gdyby mi była potrzebna regeneracja energii szybka. A może kiedyś się przydać, więc tak. Może wezmę na siłownię któregoś dnia? Kto wie? Dobra, w każdym razie tak się kończy dzień. Udało mi się naprawić swoje błędy i nie będę już nigdy kładł nic w tych dwóch miejscach, ponieważ nie mam zamiaru stracić jeszcze raz całego mojego dobytku. Także idziemy spać!